Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Anarok, chłopiec Grenlandii, Czesław Centkiewicz. Anarok był dwunastolatkiem, który żył na Grenlandii. Był to bardzo charyzmatyczny chłopiec, którego słuchali nie tylko rówieśnicy, ale i starsi chłopcy. Nawet psy poddawały się jego woli. Anarok, mimo swojego młodego wieku, był silny i odważny. Dlatego jego ojciec, tu kto, często zabierał go ze sobą na polowanie, z czego chłopiec był bardzo dumny. Ten mały Eskimios miał okazję poznać polarnika z którym się zaprzyjaźnił. Polarnik pozwolił mu obejrzeć swoją broń i podarował mu nóż stalowy, To wzbudził w nim zachwyt. Następnego dnia do Polarnika naród przyszedł z bratem, pięcioletnim Nukunem. Mężczyzna wzbudzał naturalne zaciekawienie. Chłopcy zwracali uwagę na jego rzeczy. Okazało się, że mężczyzna miał bowiem inne ubrania niż te, które oni znali. Brania ekskimosów były uszyte ze skór zwierząt, a te, które nosił Polarnik, były zupełnie inne. Dlatego też Polarnik tłumaczył chłopcom, jak się robi materiał. Grenlandia zajmuje ponad 2 miliony kilometrów kwadratowych. Jest prawie 7 razy większa od Polski. Leto trwa tu tylko 3 miesiące i przypomina naszą wczesną wiosnę. Jesieni wcale nie ma. Od razu pojawiają się śnieżyce i mrozy sięgające nawet minus 50 stopni. Prawie cała Grenlandia skuta jest lodem, a na samym środku grubość lodowej pokrywy dochodzi do 3 kilometrów grubości. Śniegi topnieją tylko na południowo-zachodnich brzegach i wówczas wyrastają chy i wśród nich małe kwiatki. Dlatego zimą wszyscy mieszkańcy wyspy chodzą otuleni w futra. Nawet niemowlęta zawijane są w skóry, a matki noszą dzieci nie na rękach, ale w dużej kieszeni naszytej na plecach, aby mieć wolne ręce do pracy. W trakcie lata rodzina Ruka mieszka na brzegu morza w namiotach zrobionych ze skór, fok i renów, a obok stoją inne namioty. Najtrudniej jest zdobyć drewno do ogrzewania namiotu, bowiem na Grenlandii nie ma lasów, czasami tylko zdarzają się rosnące krzaki. Dlatego nieliczne kawałki drewna są wyławiane z morza. Są one niezwykle cenne, można na nich zrobić pal do namiotu, części do sań i szkielet kajaka. Jednak mieszkańcy Grenlandii potrafią sobie radzić nawet bez drewna, bowiem namioty rozpina się na żebrach wielu rybów. Najważniejszą kwestią na Grenlandii jest zdobycie mięsa do jedzenia. Polowanie na zwierzęta morskie jest trudne i niebezpieczne. Laty mieszkańcy wypływają w morze, w kajakach, których szkielet zbudowany jest z żeber zwierząt przewiązanych rzemieniami i obciągniętymi skórami. Otwór, w którym siedzi myśliwy, jest dopasowany do jego rozmiarów. Jeśli w trakcie polowania łódka ulegnie zniszczeniu, myśliwy nie może wydostać się z niej, więc tonie. Na wyprawę eskimos ubiera się specjalny kaftan ze skóry, związany wokół kostek na rękach i pod brodą oraz dookoła otworu kajaka. Każdy uczy się tu polować od dzieciństwa, a chłopcy sami muszą zrobić sobie łódkę na swój rozmiar. Cenną pomocą jest dla nich harpun, który pozwala upolować często naprawdę duże zwierzę. Przydatne są również dzidy i strzały. Ostrze harpuna jest zrobione z twardej kości i osadzone na drewnianej rękojeści. Pewnego razu polarnik wybrał się na takie polowanie z eskimosami sześcioma kajakami. Zatrzymali się między skalistymi wysepkami odwiedzanymi często przez foki. Długo czekali bez ruchu i polarnik myślał, że już nic z polowania nie wyjdzie. gdy nagle w odległości kilkudziesięciu metrów na powierzchni morza ukazała się mała, okrągła głowa z długimi wąsami. Kiedy jednak myśliwi podpłynęli, foka schowała się pod wodą i znów musieli czekać ciszy. Dopiero za trzecim razem myśliwym udało się podpłynąć do foki na odległość rzutu harpunem. Pod koniec dnia upolowali pięć tłustych fok, które dostarczają eskimosom mięsa, tłuszczu i futer i skór. Myśliwi powracający z polowania są ciepło witani. Cała osada wychodzi na brzeg na spotkanie i wszyscy się cieszą na myśl o uczcie. Podziałem zdobyczy zajmują się mężczyźni, którzy od razu przechodzą do czwartowania zdobyczy i dzielenia się odpowiednio dużymi kawałkami mięsa zwierzyny. Wszystko przebiega jednak w bardzo dobrej atmosferze. Tutaj nikt się nie kłóci, nie walczy, nie złości, a dzieci eskimoskie, zresztą tak jak dorośli, nigdy się nie biją. Jeśli już dochodzi do drobnego konfliktu lub sprzeczki, eskimosi stają naprzeciwko siebie i jeden na drugiego układa ironiczne piosenki. Zwycięstwo w starczy przypada temu, kto zaprezentuje śmieszniejsze i bardziej dowcipne piosenki. Ośmieszony przeciwnik na pewno nie zacznie prędko nowej kłótni. W społeczności eskimosów nie istnieje także problem złodziejstwa. Tutaj po prostu nie ma złodziei. Nie istnieje nawet słowo kraść. Każdy może coś pożyczyć, nawet w trakcie nieobecności właścicieli. Natomiast nikt nie wyobraża sobie, aby można było czegoś nie oddać w najlepszym porządku. Takie podejście pozwala uniknąć wiosce wielu konfliktów. Mieszkańcy żyją ze sobą w absolutnej zgodzie. Są też bardzo skromni, nie przechwalają się, nie kłamią i nie obmawiają wzajemnie. Zasady funkcjonowania eskimoskiej społeczności są dla wszystkich mieszkańców bardzo jasne. Każdego wędrowca eskimosi przyjmują serdecznie, nakarmią i zaopiekują się zmarzniętym, głodnym człowiekiem. Taki wędrowiec może także u nich liczyć na najlepsze miejsce do spania. Niestety ta ufność i gościnność są niekiedy nadużywane przez kupców i handlarzy. Jeśli ktoś skrzywdzi innego mieszkańca, zbiera się na sąd cała osada, która wymusza właściwie na winowajcy przyznanie się do winy. W świecie eskimusów jest to naprawdę wystarczająca kara w zdecydowanej większości przypadków, a winowajca będzie się już wystrzegał podobnego postępowania. Zdarza się jednak, że ktoś swoimi czynami oburzy całą osadę. Wówczas zbierają się wszyscy i każą winowajcę odjechać. Zabiera on ze sobą trochę jedzenia, broń i opuszcza osadę w kajaku. Jeśli dotrze do innej osady, przyjmują go tam gościnnie. W okresie letnim wszyscy pracują na to, aby jak najlepiej zabezpieczyć się na zimę. Jednym z zasobów jest polowanie na dzikie reny żywią się one trawą i porostami i pędami karłowatej wierzby. Reny są podobne do naszej jeleni, jednak są nieznacznie większe i mają grubsze nogi i dużą głowę. Ich sierść jest jasno kawowa lub biała, a na zimę staje się niemal biała i puszysta. Z ich skór eskimosi robią namioty i ubrania z kości broń, a ze ścięgień nici, a mięso jest zdrowym pożywieniem. W tym polowaniu biorą udział właściwie wszyscy, nie tylko mężczyźni, ale także kobiety i starcy i dzieci. Najpierw buduje się ogrodzenie i specjalny szlak z kamieni, zaś na ogrodzeniu tym ustawia się w niewielkiej odległości od siebie okrągłe kamienie wielkości ludzkiej głowy. Potem kobiety i dzieci i osoby starsze okrążają stado reniferów. Krzykiem specjalnie starają się zagonić zwierzęta na ten ułożony kamienny szlak. Polowanie trwa niewiele dłużej niż kilkanaście minut. Następnie mężczyźni ściągają gają skórę z zabitych zwierząt, ćwiertują mięso, a kobiety zajmują się dalszą obróbką i przygotowaniem zapasów. Proją poszczególne kawałki mięsa na bardzo cienkie paski, które następnie wieszają na żerdziach, żeby wyschło na słońcu i na wietrze. Dobrze wysuszone kawałki są magazynowane pod ciężkimi kamieniami, żeby nie dostały się do nich lisy i wilki. Jedynie niedźwiedzie potrafią odrzucić ciężkie kamienia. Po polowaniu z niektórych części upolowanych zwierząt gotuje się także zupę. To spore wydarzenie, ponieważ rzadko kiedy zdarza się tutaj okazja do zjedzenia ciepłego posiłku. Taka zupa gotuje się przez 3 dni i trzy noce. Postawą zupy stanowią kopyta renów, a także ich czaszki i kości. Mimo, że nie wszystko jest w pełni oczyszczone, np. kopyta nie są myte, a kości są częściowo obryzione przez psy, to się jedzą zupę ze smakiem. Ciepły posiłek to wyjątkowe wydarzenie. Brakuje tutaj warunków do gotowania, więc najczęściej sięgają oni po surowe, ewentualnie wysuszone mięso. Zimą jest szczególnie trudno. Płonące lampy pomagają stopić śnieg wodę do picia. Czasami, z pomocą takiego ciepła, udaje się także ogrzać trochę mięsa. Lampą nazywają eskimosi wydrążony kamień, w którym myśliwi nalewają tłuszcz foki, morsa lub wieloryba i zanurzają w nim knoc zrobiony z wysuszonej trawy. Kiedy zupa jest już gotowa, chłopcy rozbiegają się po namiatach, by zwołać wszystkich na ucztę. Eskimosi siadają na trawie koło ogniska w kole. W jego środku kładzie się na drewnianej tacy kawałki mięsa. Najdzielniejszy z myśliwych dostaje wielką porcję, chwytają zębami i tuż przy samych wargach odcina kęs nożem, po czym podaje dalej. To samo powtarza się, dopóki wszyscy się nie najedzą. Dlatego wiele Eskimosów ma pocięte wargi. Ulubionym urozmaiceniem posiłków Eskimosów jest nadpsute mięso. I wnętrzności o smaku startego sera. Mięso to przechowywane jest miesiącami w ciemnych, zimnych skrytkach. Po uczcie zaczynają się zabawy odrzuca się m.in. ludzi na zszytych ze sobą skórach do góry Odbywają się zawody kto dalej rzuci kamieniem czy gra się w piłkę nożną tyle że tylko że piłka zrobiona jest z czaszki morsa i trzeba ją tak kopać by kłamie upadła na ziemię kiedy polarnik poszedł opukać ręce po zabawie a narok poszedł za nim i zjadł jego mydło stwierdził że jest bardzo smaczne i dużo w nim tłuszczu jednak gdy polarnik dał mu trochę czekolady myśląc że sprawi chłopcu przyjemność ten powąchał tylko po czym wyrzucił czasami eskimosi myją się w rzekach lub morzu ale tylko w lecie, chociaż woda i tak jest bardzo zimna. Żaden ze nie potrafi pływać. Zimą nie myją się. Nie piorą też futrzastych ubrań. Bielizny nie noszą. Na gołe ciało nakładają koszulki z miękkich skórek ptaków, obróconych puchem do wewnątrz. Do polowań w kajakach natomiast używają ubrań z wyprawionej skóry foki. Zwykle noszą kaftan oraz spodnie z foki lub rena. Sięgają do kolan i buty z cholewami składają się z dwóch warstw skóry. Podczas dużych mrozów do polowań na lodzie myśliwi wkładają skórę białego niedźwiedzia, która jest bardzo ciężka. Mierem jak zbliża się zima, w osadzie trwają intensywne przygotowania do tego najtrudniejszego okresu w roku. Mężczyźni dużo i często polują ją i łowią. Często wypuszczają się w bardzo dalekie wyprawy. W tym samym czasie kobiety zajmują się przygotowywaniem odzieży na zimę. Szyły nowe ubrania, zreperowały te zniszczone. Cała aktywność osady była nastawiona na jak najlepsze zabezpieczenie się przed nadchodzącą zimą. Najważniejsze było oczywiście zdobycie mięsa, bo od jego ilości zależało, czy mieszkańcy osady nie będą głodować. A Naruk, mimo że jest jeszcze bardzo młody, chciał pomagać w przygotowaniu do zimy. Przekonał do tego również Omialika, który był jego najlepszym przyjacielem i wspólnie postanowili upolować jakieś zwierzę. Obcy wybrali się w długą podróż, po jakimś czasie się zmęczyli, a ponieważ nie napotkali żadnej zwierzyny, postanowili zawrócić. Kiedy już mieli wracać, Omialik dostrzegł jednak stado partw. Niewiele myśląc, rzucił się w ich kierunku, aby spróbować zapolować. A Został sam. W pewnej chwili usłyszał plusk w wodzie. Mogła to być foka lub inne zwierzę. a narok wiele nie myśląc, na oślep rzucił więc harpunę. Chłopcu się poszczęściło. Okazało się bowiem, że upolował foka. Trzeba ją było jednak wyciągnąć na powierzchnię. I chłopiec bardzo się natrudził, zanim ją wydobył. Wspomniał o mialiku i trzasku kry dookoła. Nigdy jeszcze sam nie upolował foki. Zwykle pomagał tylko ojcu. Był tak zajęty tym zadaniem, że w ogóle nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje wokół niego. Tymczasem lód, na którym stał Anarok, był jeszcze bardzo świeży. Łatwo więc pękał pod ciężarem chłopca i w ten sposób znalazł się on na dryfującej krze. Na szczęście w pobliżu pojawił się Omialik. Kiedy chłopiec zorientował się, co się dzieje, pobiegł po pomoc do osady. Wkrótce do Anaruka dotarł jego ojciec, Tukto. Z narażeniem własnego życia ojciec podpłynął kajakiem i rzucił synowi harpun. Potem z trudem wiosłując, przyciągnął chłopca na krze do brzegu. Po powrocie do osady ojciec zaprosił wszystkich na ucztę, informując, że jego syn przybył z foką. Matka ucieszyła się, stwierdzając, że będzie z Anaruka pociecha. Jednak ojciec upomniał go, by nie wybierał się więcej sam na polowanie. W końcu nadeszła zima. Kiedy tylko pojawił się pierwszy śnieg, Eskimosi opuścili letni obóz i przenieśli się w głąb wyspy do swej zimowej osady. Część miejsca i ryb zostawili na miejscu pod kamieniami, a cały dobytek podzielili na mieszkańców, by każdy miał coś do niesienia. Nawet dzieci. wszyscy również musiały pracować, niosąc bagaż na grzbietach. Wszystkich czekały trudne miesiące. Na Grenlandii bowiem przez cztery miesiące w roku w ogóle nie wschodzi słońce. To tak zwana noc polarna, problematyczna do przetrwania dla człowieka. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie się do tego okresu. W tym czasie panuje bardzo ostry mróz. Regularnie pojawiają się zamiecie śnieżne. Dopiero w marcu słońce pojawia się codziennie na chwilę tuż nad horyzontem. Wraz ze słońcem nadchodzi czas letnich łowów. W maju zaczyna się dzień polarny i trwa bez przerwy przez pięć miesięcy, a słońce wówczas w ogóle nie zachodzi. Zimą kluczem do przetrwania jest bardzo przemyślane schronienie, zbudowane z bloków zwardniałego śniegu. Najpierw szerokim nożem z kości wieloryba lub rena wycinają pojedyncze elementy, a następnie budują z nich iglo. Wszelkie szpary zabijają śniegiem, a wybudowanie takiego schronienia na pięć osób trwa zwykle godzinę. Do środka wpełza się na czworakach, a otwór zasuwa się dużym blokiem śniegu. W iglo jest ciepło, zapala się więc lampę, która zostaje zawieszona na harpunie wbitym w ścianę ze śniegu. Samo rozpalenie ognia jest tu problematyczne, a eskimosi używają krzemienia. W takim śnieżnym domku jest gorąco, jest bowiem niski i szczelny, nie ma zatem gdzie uciekać powietrze nagrzane przez pumie lampy i ludzkie ciała. Pod koniec zimy robi się jednak coraz zimniej, bowiem topniejące mury już nie chronią przed chłodem. To schroni na długie dni, tygodnie, a właściwie miesiące. W tym czasie jednak eskimosi nie próżnują, pracują intensywnie. Mężczyźni naprawiają i przygotowują nową broń z kości morsa, strugają ostrza do harpunów i strzał. Kiedy kobiety przygotowują skórę na ubrania, naprawiają odzież i szyją nową, żyją jednak nie tylko pracą. Śpiewają, opowiadają sobie wzajemnie różne bajki. Tu kto opowiedział na przykład pewnego wieczora historię o tym, jak w małym iglo na brzegu morza żyła sobie stara, samotna kobieta, która nie miała żadnej rodziny. Pozostali mieszkańcy osady dzielili się z nią mięsem, aby nie umarła z głodu któregoś dnia przynieśli jej zamarzniętego niedźwiadka, nalezionego przez zabitej niedźwiedzicy. Byli przekonani, że zwierzę nie żyje. Okazało się jednak, że byli w błędzie. Wystarczyła odrobina ciepła od lampy, aby niedźwiedź się rozgrzał i zaczął się powoli ruszać. Kobieta otoczyła go opieką, napoiła i nakarmiła zwierzę. Zwierzę się do niej przywiązało tak samo jak ona do niego. Dzięki niedźwiadkowi kobieta przestała czuć się samotna. Mówiła też do misia i zwierzę z czasem nauczyło się także reagować na jej słowa i odpowiadało mruczeniem. W końcu niedźwiadek stał się pełnoprawnym mieszkańcem osady jako maluch bały się z dziećmi, kiedy doród myśliwi zabierali go ze sobą na polowanie. Okazało się bowiem, że niedźwiedź był doskonałym tropicielem. Dzięki jego pomocy w osadzie nigdy nie brakowało mięsa. Raz jednak w trakcie polowania spotkał eskimosów z innej osady, którzy, nie znając niedźwiadka, zaczęli do niego strzelać z łuków i omal go nie zabili. Staruszka dowiedziała się o tym i bardzo się przeraziła. Uszyła mu zatem specjalny kolorowy z rzemyków, po którym można było go rozpoznać. Mieszkańcy osady uprzedzili także innych eskimosów, aby nie strzelali do tego wyjątkowego zwierzęcia. Staruszka z kolei poprosiła samego niedźwiedzia, aby nigdy nie zaatakował żadnego człowieka. Zwierzę zdawało się rozumieć jej mowę, przytakiwało bowiem cichym mruknięciem. Niestety był jeden myśliwy z północy, który odgrażał się, że musi zabić niedźwiedzia, bo nigdy jeszcze nie widział piękniejszego futra. Myśliwy ani myślał po swojego pomysłu. Rego dnia w końcu nadarzyła mu się okazja do polowania na niedźwiedzia. Nie miał jednak szans w ze zwierzęciem. Kiedy pewnego dnia niedźwiedź długo nie wracał z polowania, zaniepokojona staruszka wyszła mu na spotkanie i z przerażeniem zobaczyła, że miś w za sobą człowieka. Był to właśnie ów myśliwy z północy. Starsza kobieta była zrozpaczona. Zdawała sobie bowiem sprawę, że przyjaciele myśliwego nie zostawią tak tej sprawy. Była przekonana, że będą chcieli się zemścić i zabić niedźwiedzia. Kobieta postanowiła, że zwierzę musi uciekać z osady. Nie chciała jednak wypuścić niedźwiedzia na śnieg i niepogodę. W końcu jednak nastały jasne dni, a niebo było bezchmurne. Wówczas zdjęła mu kolorowy komierz, aby nie można go było po nim rozpoznać. A kiedy żegnała się z nim, niechcący dotknęła jego śnieżnobiałego futra ręką, która zabrodzona była sadzą. Podobno jeszcze przez bardzo długi czas myśliwi opowiadali o niedźwiedziu, który miał czarną plamę na boku i nigdy nie atakował ludzi. Caruszka zaś długo płakała za swoim towarzyszem. Innym razem Tukto, ojciec Anaruka, opowiadał wesołą historię, która dotyczyła ptaków mających takie samo upierzenie. Dawno, dawno temu kolor piór każdego gatunku był taki sam. Kiedy spotkał się kruk i gęś, razem stwierdzili, że znudziło im się takie samo jednolite upierzenie. Kruk pomalował zatem gęś, tworząc wyjątkowy wzór na białym tle. Dzieło kruka bardzo się gęście spodobało. Chciała mu się więc odwdzięczyć. Zrobiła jednak taki sam wzór. Kruk się zirytował, mówiąc, że taki wzór jest dobry dla gęsi, ale nie dla niego. Ta wyższość kruka sprawiła, że zirytowała gęś, wylała resztę czarnej farby na kruka. Od tej pory ptak ten jest cały czarny. Takie opowiadania ciągnęły się niekiedy do późnego wieczora. Kiedy wszyscy już zasnęli, ojciec Anaruka opowiadał je polarnikowi. Znał również bardzo smutne historie, zainspirowane codziennym życiem eskimosów. Pewnego razu opowiadał o swojej młodości i wielkim pragnieniu, aby mieć szczelbę, podobnie jak biali ruszające na polowanie, podobnie jak teraz jego syn chciał brać udział w przygotowywaniu zapasów w osadzie. Zdawał sobie sprawę, że broni nie dostaje się bez problemu. Trzeba zapłacić za nią wieloma skórami białych i niebieskich lisów. Przez dwie długie zimy polował zatem na mrozie, często głodując. Pomagali mu również inni myśliwi, bo zależało im na tym, by w osadzie była choć jedna strzelba. Wiedział jednak, że można ją kupić od białych ludzi, którzy pływają na ogromnych statkach wielorybniczych. Kiedy już nadeszła wiosna, po trzeciej zimie, w końcu wybrali najpiękniejsze skóry i udali się do białych marynarzy. Targowanie się nie przebiegało prosto, w końcu się udało, chociaż kapitan udawał, że skórki mu się nie podobają. Tu kto miał swoją wymarzoną strzelbę i woreczek z nabojami. Kiedy wracali do osady, nadarzyła się okazja, aby wypróbować strzelbę. Pojawił się bowiem wielki mors do którego Tukto chciał strzelić. Strzelba jednak nie wystrzeliła. Próbował nie tylko tukto, lecz także pozostali jego towarzysze. Mężczyźni czym prędzej zatem zawrócili na statek, ale marynarze, nie dość, że nie chcieli ich wpuścić na pokład i wysłuchać, to jeszcze zaczęli im grozić. Smutni wrócili zatem do osady, myśląc o tym, jak długo zbierali skórki. W następnej zimy przybył do osady myśliwie z południa. Uświadomił Tukto, że strzelba, którą kupił, jest nie tylko zepsuta, ale do tego bardzo stara, i niestety raczej nie da się do niej kupić nabojów. Ojciec Onaruka nie mógł zrozumieć, dlaczego kapitan ich szukał, skoro nie zrobili mu nic złego. Zima trwała nadal. Polarnik przed udaniem się na spoczynek wypełzał czasami z iglo, by choć przez chwilę odetchnąć świeżym powietrzem. Marzył również o spotkaniu białego niedźwiedzia, ale długo to się nie udawało. Wreszcie pewnego dnia wybrał się ze Eskimosami na polowanie na foki. Nagle kilkanaście kroków od nich z morza wynurzył się wielki, biały, ociekający wodą niedźwiedź. Baczywszy ludzi zamarł. Nie drgnęli, również myśliwi nie chcąc, by niedźwiedź się na nich rzucił. Ostatecznie jednak zwierzę stanęło na dwóch łapach, a z jego piersi wydobył się groźny ryk, po czym niedźwiedź odwrócił się do nich tyłem i rzucił się do wody. Tukto bardzo żałował, że nie miał ze sobą ciężkich oszczepu, bowiem zapas mięsa na zimę uratowałby wszystkich w osadzie. Parę dni później Tukto zabrał ze sobą Anaruka, kiedy szedł po zamarznięte mięso morsa, kiedy chłopiec poprawiał uprząż Usłyszał przeraźliwy krzyk ojca, który został zaatakowany przez niedźwiedzia. Mężczyzna leżał na lodzie, powalony przez zwierzę. Chłopiec był przerażony i początkowo nie wiedział co ma robić. Zaczął się więc wolno przesuwać w kierunku niedźwiedzia, oceniając odległość, ponieważ rzut oszczepem był dość ryzykowny. Chłopiec stał wciąż daleko, ale kiedy zobaczył, że niedźwiedź staje na dwóch łapach i zaczyna groźnie mruczeć, nie zastanawiając się, rzucił się biegiem w kierunku zwierzęcia i wbił mu oszczep w pierś, a drugą część broni w śnieg, tak jak uczył go jego ojciec. Chłopiec zamknął oczy i przez moment myślał, że atak się jednak nie uda, a on sam zaraz zginie, rozszarpany przez pazury niedźwiedzia. Kiedy jednak otworzył w końcu oczy, sam nie wierzył w to, co widzi. Niedźwiedź wciąż stał pochylony do przodu. Wsparty o oszczep, który wbił mu w serce. W ten sposób Anarok ocalił siebie i ojca. Tukto jednak został ranny, Anarok przywiązał do nogi ojca oszczep, pomógł mu ułożyć się na saniach i wspólnie zawrócili do osady. Tam już odpowiednio zaopiekowano się rannym. Tu kto opowiadał przy tym, jak dzielnym chłopcem jest jego syn. Poprosił także mieszkańców osady, by zaprzęgli psy do sani i z Anarokiem pojechali po mięso zabitego niedźwiedzia. Mimo, iż Anarok nie znał szkoły, to każdego dnia zdobywał nowe i niezbędne do przetrwania umiejętności. Tukto pokazywał mu m.in., jak wyrabiać narzędzia i broń, jak atakować morsa i fokę, jakiej broń użyć na wieloryba. Chciał przekazać Synowi całą posiadaną przez niego wiedzę. Eskimosi polują kiedy tylko nadarzy się sposobność. Nie dla przyjemności, ale by zrobić zapasy na czas, kiedy przyjdzie głód. Tu, kto wspominał na przykład niedawną zimę, kiedy Eskimosi zmuszeni byli zjadać swoje psy czy skórę z namiotów, gotowali zupę z uprzęży i rzemieni, a i tak wielu myśliwych nie przetrwało zimy. Przez cały czas, kiedy polarnik przebywał wśród eskimosów, na szczęście nie zabrakło zwierzyny. Mieszkańcy osady byli przekonani, że to on przyniósł im szczęście. Przynosili mu zatem z każdego polowania najsmaczniejsze kaąski serce niedźwiedzia, wątrobę foki, żołądki renów i ptaków. Oczywiście to wszystko na surowo. W końcu nadeszło zakończenie zimy. Zaczął się długi dzień polarny, kiedy tym razem słońce w ogóle nie zachodziło. Polarnik popsuł sobie okulary przeciwsłoneczne. Tymczasem od blasku słońca bardzo bolały go oczy, a Neruk zrobił mu zatem okulary własnoręcznie, cienkie płytki kościanej z wąską szparką pośrodku, wszyte w szeroki rzemie opasający głowę. Nie były one wygodne, ale dzięki temu polarnik uniknął choroby zwanej ślepodą śnieżną. Jasną Eskimosi ruszyli na poszukiwanie ptasi gniazd. Znajdujące się w nich jaja są dla nich doskonałe pożywienie. Szczególnie te pochodzące od dzikich kaczek zwane edredonami. Te ptaki także stanowią cenne źródło mięsa, a ich skóry stanowią materiał na coś przypominającego bieliznę. Pierwszego pogodnego dnia Anarł z rodziną wybrali się na niewielką wysepkę w pobliżu brzegu i w przeciągu paru godzin zebrali parę tysięcy jajek. Matka chłopca włożyła je wszystkie do wielkiego worka, ze skóry, foki i zakopała w śniegu. Zamarznięte można przechowywać aż do przyszłej wiosny. Taką skrytkę trzeba jednak zabezpieczyć przed lisami, które przepadają za takimi przysmakami. W tym samym czasie rozpoczyna się także polowanie na pojawiające się w ubliżu wieloryby. Polarnik bardzo chciał popłynąć z myśliwymi, ale jego prośba wprawiła ich w zakłopotanie. Okazało się, powiem, że to bardzo niebezpieczna wyprawa. Gdy mimo to polarnik nalegał, tukto powiedział mu, że wieloryb może obrazić się, jeśli na pierwsze polowanie zabierą ze sobą obcego człowieka. Polarnik zatem od razu ustąpił, bo wiedział, że gdyby polowanie się nie udało, on zostałby obarczony winą. Patrzył zatem tylko, jak drewniana szalupa podpływa do wieloryba, a stojący na dziobie myśliwy rzuca harpun. Wieloryb, młocąc na wszystkie strony ogonem, zniknął pod falami. Woda zalała łódkę i polarnikowi wydawało się, że zatonęła razem z myśliwymi. Jednak już po chwili wyłoniła się ociekająca strumieniami wody. Nagle wieloryb znów wypłynął i wszystkie łodzie pomknęły ku niemu. W jego grzbiecie utkwiło kilka harpunów, a wieloryb rzucał się, ale szybko tracił siły. Okazało się, że w trakcie polowania Anarok uratował przed utonięciem harpunnika, którego zniknięcia nikt nie zauważył. W końcu polowanie dobiegło końca, a myśliwi z trudem wciągnęli za sobą zwierzę na linach. Okazało się, że zwierzę ważyło co najmniej pięćdziesiąt tysięcy kilogramów, a dziecko było tak długie, jak postawione jeden za drugim cztery autobusy. Sam język zwierzęcia, w którym człowiek mógł zapaść się po kolana, ważył za trzy tony, serce wieloryba wydobywało z ciała aż ośmiu dorosłych mężczyzn. Dwa dni po udanym polowaniu odbyła się uczta, na której pojawili się także mieszkańcy sąsiednich osad. Polarnikowi ofiarowano wielki płat różowego mięsa, z którego ugotował sobie rosu. Ucztowanie trwało przez cztery dni i trwałoby jeszcze trochę, gdyby nie to, że pojawił się statek wielorybniczy. Kapitan miał dla myśliwych propozycję pracy. W roli harpunnik, ale nikt z Eskimosów się nie zdecydował, nie chcieli bowiem opuszczać swoich rodzin. Podczas poczęstunku na statku Anaruk po raz pierwszy spróbował chleba, ale stwierdził, że woli surowe mięso. Statek wyruszał na Spitzbergen, skąd łatwo było złapać statek płynący do Europy. Więc polarnik postanowił skorzystać z okazji i zdecydował się opuścić wioskę. Rodzina Anaruka wyprawiła mu pożegnalne przyjęcie, na które zaprosiła wszystkich myśliwych z rodzinami. Anaruk podarował polarnikowi na pożegnanie swój amulet, który nosił w wóreczku na piersiach. Eskimosi wierzą bowiem, że pewne przedmioty pozwolą im uniknąć niebezpieczeństwa i zapewniają szczęście. Przykładowo, wysuszona łapka mewy czyni właściciela doskonałym wieszlarzem, a ząb rena świetnym myśliwym. Wierzą również, że na przykład małe kawałki skóry rena naszyte na ubranie zabezpieczają przed odmrożeniami. Polarnik nie pozostał dłużny i również każdemu zostawił prezent. Tu kto otrzymał karabin i amunicję. Anaruk, namiot, śpiwór, kuchenkę, menaszkę, stalowe łopatki i toporki oraz kilofy. Nagle jednak wszyscy zaczęli znosić Polarnikowi różne amulety, a Polarnik wystraszył się, że przytrafi mu się taka sama historia, jaka spotkała pewnego podróżnika duńskiego. Eskimosi znoszący mu podarki chcieli w zamian kosmyki jego włosów, a podróżnikowi groziło, że wróciły łysy. Na szczęście Polarnika to nie spotkało. Pożegnał się zatem ze wszystkimi, z Anarukiem po krelandzku, czyli zetknęli się parę razy nosami, tu kto zaprosił go do ponownych odwiedzin.